Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zaprojektować oświetlenie w szafach. Jestem dzisiaj w showroomie Commandora. Oni mają bardzo dużą ekspozycję, będę mogła różne fajne przykłady i case'y Wam pokazać. W kilku odcinkach pokażę Wam różne detale, przykłady, pokażę na przykład nie tylko oświetlenie, ale również szuflady, systemy otwierania i tak dalej, żebyście zobaczyli sobie, z ilu elementów składa się w ogóle szafa i jak ją dobrze zaprojektować. Dzisiaj zacznę od oświetlenia, dlatego że ono jest bardzo ważne. Kiedyś, jak nie miałam oświetlenia w szafie, to miałam taki problem, że jak moja córka spała, no to musiałam po prostu czekać, aż ona się obudzi, nie chciałam zapalać tego światła. No i ogólnie było trochę z tym problemu. Teraz jak mam to oświetlenie, mogę otworzyć szafę i światło, które mam, światło LED-owe, daje mi fajne oświetlenie tych ubrań i przynajmniej wiem, co wybieram. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście sobie takie oświetlenie w szafach zrobili. Tutaj za mną widzicie profile LED-owe, które są z osłonką mleczną. I już zaraz Wam pokażę, zobaczcie. To są profile LED-owe z osłonką mleczną. Ta osłonka powoduje, że to światło bardziej równomiernie się rozprasza i bardzo ładnie nam doświetla to, co tutaj mamy. I takie oświetlenie może być zarówno poziome, tak jak tutaj widzicie, jak i może być również pionowe. Zobaczcie, tutaj jest pionowe. Przy czym, jeżeli robicie w ogóle już takie oświetlenie, musicie się zastanowić, jak daleko ten profil powinien być zamontowany. On nie może być za blisko ze względu na przykład, zobaczcie, na zawiasy, czyli te 10-15 cm musi być odsunięty. Za chwileczkę też pokażę Wam profile, które są wbudowane w elementy konstrukcyjne. I teraz jak włączyć takie oświetlenie? Takie oświetlenie możecie włączyć albo za pomocą czujki, którą zaraz Wam pokażę, albo za pomocą przycisków. I tutaj mamy takie dwa małe przyciski, bardzo fajne, estetyczne, zamontowane w płycie meblowej. I wystarczy nacisnąć i zobaczcie, co się dzieje. Możemy włączyć i wyłączyć, możemy też przytrzymywać, robić jaśniej, ciemniej. Czyli one mogą mieć też funkcję ściemniacza, co bardzo się, słuchajcie, sprawdza. Zobaczcie, polecam Wam to. Naprawdę świetne, świetne rozwiązanie, ale mogą być również czujki, które zaraz Wam pokażę. I teraz tak, jakie to oświetlenie powinno być? Czy ono powinno być bardziej żółte, bardziej białe? Jaki kolor tego oświetlenia dobrać? Moim zdaniem najlepiej wybrać około 4000 kelwinów, dlatego że to światło jest dosyć neutralne i ono bardzo ładnie pokazuje nam kolory ubrań. Także jeżeli się zastanawiacie, to 4000 będzie ok. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda w przypadku czujek ruchu, bo możecie sobie zrobić na przykład fronty, które są frontami przesuwanymi. Zaraz Wam pokażę. Przesuwane. I jak będziemy przesuwać takie fronty, to tutaj w meblu, u góry, na samej górze, nie wiem, czy będzie to widać, o, widzicie? Przesuwam i nam się LED zapala. Tutaj w tym miejscu na półce jest właśnie taki czujnik ruchu. Takie czujniki ruchu mogą też znajdować się w górnej części szafy i też zaraz Wam to pokażę. I teraz ważna rzecz, żeby taki czujnik mógł być schowany w takiej półce, no to ta półka nie może być za cienka. Tutaj mamy akurat półkę, która ma 10 mm. Zwróćcie na to uwagę, że jeżeli na przykład mamy fronty, które mają tylko 10 mm, to musimy zastosować, połączyć takie fronty i zrobić dwa fronty. Będziemy mieli wtedy 20 mm i taka czujka musi być zamontowana w trochę grubszej płycie, żeby ona się mogła schować. I zaraz pokażę Wam jeszcze tą czujkę w innym miejscu, ale jak już tutaj jestem, to pokażę Wam jeszcze uchwyt, taki drążek, który jest podświetlany. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Zobaczcie. Tutaj mamy drążek z wbudowanym, widzicie, oświetleniem. Wtedy to światło jest dokładnie na samym środku i ładnie, równomiernie nam to światło oświetla wszystkie ubrania i będziemy wiedzieli, jaki kolor sukienki, garnituru i tak dalej. Także to jest bardzo ważne. A jeszcze przejdę i pokażę Wam jedną szafę, w której czujka jest zrobiona troszeczkę inaczej. Mówię, tu jest dobre miejsce do pokazywania takich materiałowych rzeczy, bo jest bardzo dużo fajnych przykładów. I teraz zobaczcie. Tutaj mam szafę, ona jest przeźroczysta, widzicie? I jak ja ją otworzę, to czujka uruchamia mi pionowe oświetlenie i mogę sobie wszystko zobaczyć. I gdzie się znajdują te czujki? Nie wiem, czy będziecie widzieli. Na samej, słuchajcie, górze te kółeczka dwa zamontowane. Zobaczcie, zamykam, gaśnie i jest oszczędność światła, jak nie potrzebujemy. I teraz na koniec jedna ważna rzecz. Żeby to wszystko
zadziałało, żeby to było dobrze zrobione, no musicie mieć zasilanie. Gdzie ten zasilacz ukryć? Najlepiej będzie, jak ukryjecie ten zasilacz w cokole dolnym. Cokoły mogą być wyjmowane, więc tam na dole, jak będziecie robili projekt na przykład elektryki, to tam umieścić sobie kabel do zasilacza, tak żeby można było ten cokół wyjąć i tam podłączyć zasilacz. Jeżeli z jakichś względów nie możecie tego zrobić w cokole, bo nie będziecie mogli go cunąć, możecie zrobić z tyłu szafę, ale wtedy boki muszą być głębsze, na przykład 70 cm w szafie 60, jeżeli fronty są otwierane, i z tyłu po prostu tej szafy możecie na którejś z półek też albo z tyłu szafy to zamontować. Także mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam z tym oświetleniem. Nie jest to takie skomplikowane, a bardzo fajne i praktyczne. Polecam Wam, żebyście sobie tutaj zajrzeli, jeżeli jesteście z Poznania na przykład, albo zobaczyli sobie też na stronie, jakie oni też rozwiązania mają. Mam nadzieję, że to ten filmik będzie dla Was bardzo przydatny. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pokażę kolejne detale mebli, jak sobie z tym wszystkim poradzić.